No i ponownie słyszymy się z hali Wałbrzyskich Mistrzów. No, muszę przyznać, że tak pół żartem, pół serio. Ale jest tak dużo ludzi na hali, że co jakiś czas przychodzący do kibice, zawodnicy, trenerzy, też przedstawiciele mediów. No niestety gdzieś te przewody rozwinięte na hali potrafią rozłączyć, to czasami potrafi sprawić, że gdzieś zanika nam głos i być może wtedy Państwo nas nie słyszą, przepraszamy za to, niekoniecznie jesteśmy w stanie natychmiast zareagować, ale zostawmy to na ten moment, bo w tej chwili mamy świetny moment, walkę. Jakub Faliszewski doskonale teraz tutaj wyprowadził kilka ciosów, które sprawiają, że Eldar Onyszczenko jest liczony już w pierwszej rundzie, już w pierwszych minutach tej rywalizacji. No to chcąc, nie chcąc, za chwilę będzie wiadomo, czy będziemy walczyć dalej. Jakub Faliszewski, już mówiłem, typowy pasjonata, boks, który ma sporo możliwości, umiejętności. Teraz ponownie świetna walka w tym wydaniu tego gracza, tego zawodnika. Dobry, ponownie ciosy. Ta lewa ręka pracuje tutaj bardzo pewnie, punktując rywala. A teraz ta kombinacja ciosów również swoje na pewno zrobiła. Jeszcze raz Faliszewski tutaj blisko, ma na linach już swojego rywala. Te ciosy są bardzo pewne, dają więc sporą przewagę. Zdecydowane prowadzenie Faliszewskiego w tej pierwszej rundzie. No to grozi nawet tym, że ta walka zostanie zakończona przed czasem. Tym bardziej, jeśli w kolejnych minutach rywalizacji Faliszewski będzie dalej w taki sposób boksował. Blisko siebie, kolejna dobra sekwencja ciosów. Jeden prawy, lewy, ta próba też dotarła do celu. No a teraz jeszcze dwa ciosy, korpus, twarz, i widać wyraźnie, że Jakub Faliszewski jest bardzo, ale to bardzo dobrze przygotowane do tego pojedynku. Eldar Onyszczenko, oj, mocno już odczuwa tutaj trudy tego pojedynku, widać to wyraźnie. Ciężko oddycha, siedzi tutaj słuchając trenera. Zdaje sobie sprawę z tego, że tutaj Jakub Faliszewski jest bardzo dobrym zawodnikiem i ciężko mu będzie z nim w tej chwili walczyć w taki sposób, by no jednak mimo wszystko przechylić szansę na swoją stronę, chociaż jeszcze tutaj na pewno nic straconego, chociaż jeszcze tutaj na pewno będzie robił wszystko, by w tej kolejnej rundzie mieć taką szansę, by było to realne. Teraz jednak Jakub Faliszewski już przystąpił do kolejnego ataku. Już zdaje się być na tyle skuteczny, na tyle pewnym swego, że też zepchnął tutaj do narożnika swojego rywala i tam próbował zadać mu jeden, dwa, trzy szybkie ciosy, które pozwoliłyby po prostu zakończyć tę walkę już w drugiej rundzie. Teraz ma na linach Eldara Onyszczenkę, który jednak uwolnił się tutaj, uciekł z tej opresji. No i teraz no może będzie próbował jeszcze gdzieś tutaj przejąć inicjatywę, ale prawy prosty trafia. Faliszewski jednak mimo wszystko cały czas jest zdecydowanie bardziej aktywny. Ponownie bardzo skutecznie tutaj wyprowadza dwa, trzy szybkie ciosy. No i zobaczymy, zobaczymy. Teraz tutaj bardzo udana próba, choć też i Onyszczenko uciekł w ostatniej chwili. Ale ten cios Faliszewskiego na pewno odczuł podwójnie. Teraz jednak też i Onyszczenko stara się tutaj zaatakować.
No tym bardziej, że ma też kilka takich możliwości. Faliszewski ma w narożniku Eldarony Szczękę w drugiej rundzie. Tu kolejny raz naprawdę widać wyraźnie, ma zdecydowaną przewagę. Takie walki, w których jeden z zawodników ma naprawdę dużą przewagę, dzisiaj były rzadkością, ale no, tu zdecydowanie też widać, że Jakub Faliszewski prze do tego, by zakończyć walkę przed czasem. W ostatniej akcji tego starcia numer 2 trafia jeszcze swojego rywala. No i tutaj nie ma wątpliwości, że to Jakub Faliszewski prowadzi w tym pojedynku. Pytanie tylko, czy zakończy tę walkę przed czasem, czy po prostu wygra na punkty. A wygra zdecydowanie, bo to widać wyraźnie w pierwszej rundzie. Eldar Onyszczenko liczony, też kilka przyjął ciosów, które były dla niego no, na pewno uciążliwe. W drugim starciu również Faliszewski miał przewagę, choć nie wyprowadził tyle czystych ciosów, co w pierwszej rundzie, to jednak ta przewaga cały czas rosła. No a widzimy, że Eldar Onyszczenko jest przede wszystkim zmęczony, mocno zmęczony, odczuł bardzo mocno tutaj to pierwsze starcie, w którym no, kilka razy trafiony został przez Jakuba Faliszewskiego, to wtedy też pewnie już w jakimś stopniu odechciało mu się tutaj prowadzić takiego otwartego pojedynku. No i też widać, że Faliszewski tutaj dąży do zwycięstwa. Być może będzie chciał tutaj zrobić też trochę więcej przyjemności kibicom, którzy też bardzo mocno mu tutaj dopingują. No zobaczymy, czy uda się mu skończyć tę walkę efektowną jakąś kombinacją ciosów. Tutaj na pewno też warto pozwolić rozwinąć skrzydła Jakubu Faliszewskiemu, który ma dużo, dużo jeszcze do pokazania. A tak jak mówiłem, typowy pasjonata boksu. Potrafi naprawdę wiele i w tej konkretnej walce również to udowadnia. Choć Onyszczenko też stara się odgryzać. Tutaj dotarł ten cios i była to też próba z odpowiednią siłą zadana. To oznacza, że na pewno w pewien sposób przygotowany. Raz jeszcze Faliszewski. No, Eldar Onyszczenko tutaj ma problem, by w odpowiednim tempie przygotować swoje kolejne akcje. Jest tutaj Faliszewski bliski tego, by też i w tej rundzie zadać kilka takich ciosów mocno odczuwalnych. Ma na linach Onyszczenkę, próbuje mu tutaj zadać 1, 2, 3 szybkie ciosy. Być może teraz w tym momencie, trzymając w narożniku swojego rywala, był w stanie po prostu fizycznie udowodnić, że akurat w tym konkretnym starciu był zawodnikiem lepszym. Myślę, że tutaj nie powinni mieć sędziowie wątpliwości i pewnie Eldar Onyszczenko będzie musiał uznać wyższość Jakuba Faliszewskiego. A za momenty, zanim jeszcze pewnie zostanie to ogłoszona ta klasyfikacja w tej walce, szykujemy się już do kolejnego starcia. Szymon Siwiński będzie walczyć z Tobiaszem Konorem. Jednogłośnie na punkty zwycięża Jakub Faliszewski, no ale trudno o inne rozstrzygnięcie w tej walce. Zdecydowanie lepszym zawodnikiem był reprezentant Imperium Boxing Wałbrzych Jakub Faliszewski. Za chwilę też jeszcze kadeci, ale to już będzie ciężka kategoria, kategoria do 80 kg. Szymon Siwiński z Wałbrzycha przeciwko Tobiaszowi Konuremu, który reprezentuje sporty walki Rawicz. A potem walki juniorskie
No i to już dużo starsi, bardziej doświadczeni zawodnicy. Jeszcze też tak jak zwykle w tych sytuacjach po zakończeniu walki pamiątkowe zdjęcia, certyfikaty, medale dla zawodników, którzy będą wspominać to wydarzenie w kolejnych dniach i szykować się jednocześnie też do tych pojedynków, które przed nimi